Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj zrobiliśmy Zidana 99, coś pięknego. No a podczas tego też trafiliśmy niesamowite karty, dlatego zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, czy wy też zrobiliście Zidana. Jeżeli nie Zidana, to na kogo padł wybór? Moi drodzy, na początek Achmy chodzić, ale dobrze wiemy, że w środku bywają to lepsze karty. I jest ikona Lama, ale to tylko tyle. Startujemy! To zaczynamy zabawę, moi drodzy. Nowy event, nowe paczki, nowe niesamowite karty, nowy footis, nowe ikony. Zbieramy foderki na Zidana. O Boże, 93 trzeba. No lepiej nie mogło być. Na Zidana 99. To jest nasz cel. Jest Ter Stegen, lecą tocy. A to oznacza farmienie paczek 10 razy 85 plus i nie tylko Sane 91. Wy to widzicie? 3 piki. 81 plus. Czy ja przez przypadek otworzyłem? Nie. Ja tego 87 jeszcze nawet nie ruszyłem. Podobno mamy też codzienne logowanie. Trzeba zerknąć. A idziemy już do czwartego pika. W czwartym piku mamy czwarty walkout. I teraz zbliżamy się do rekordu. 5 walkoutów jeszcze nie było. I jest 5 walkout. Mamy rekord świata. 5 walkoutów z rzędu, no ale chyba już teraz taki drop jest podkręcony na tym etapie gry. A może pobijemy no 6? Czy w każdym piku 81 plus są karty ocenione na poziomie minimum 86? Ja pierdziele, no młyn. No to jeszcze 2 piki do końca. I jeszcze Mascherano, najnowszy hero. Footis trafiony, statystyki niesamowite. Mascherano, wybieramy 95, zobaczmy. Warty 900 tysięcy końców. No i zastanówcie się, widzowie. Czy to nie jest ten moment, kiedy warto szybko wejść i robić te piki, póki tak oddają? A teraz jeszcze mamy pika 87 plus i Jezus Maria, jaki młyn. Nice, drop jest rewelacyjny, to oznacza jedno. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. Proszę Państwa, oficjalnie pierwszy skład na Zinedina Zidana 92, przepalamy. Cel jest prosty, no zrobić go i jeszcze w tej lidze weekendowej nim zagrać. Taki mamy plan. I zobaczymy, czy uda się zrealizować ten plan. Od razu przechodzimy do paczki 10 razy 85 plus. 10 razy 85 plus. I zobaczmy, co tutaj na rajo odda. Mamy toca, czy będzie. Ciekawie jest, Brazylia to będzie ten 94 chyba, okej. Okay. Overallowo nice, bo to na Zidana idealnie na 92 plus. A oprócz Davidsona w tym składzie mamy 10 spektakularnych kart oprócz Jorginho, Dudek i Frankowski, dwa polskie akcenty i Konari Kelmy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, paka za 100k. Ta paczka za 100k pomoże nam troszkę z innymi overallami, ale tutaj i tak mamy Brazylię, Sio i to będzie 93, nice. No ten Zizu będzie się robił. Tutaj Gertruda 2, walkouciki nice, nice. Przepalamy, drugi składzik na Zidana, 92. Czy ja tam widziałem, że tam jest paczka wymienna za 50 tysięcy? Ciekawie. Paczka wymienna za 50 koła za Zidana. Z gwarancją overalla 83 plus. Całkiem, ej, faktycznie całkiem nieźle. Jest ikona za tego Zidana wymienna. I to jest Niemiec PO. To musi być Misia Balak, okej. Okay. Misia Balak wymienny 93 za zrobienie Zidana. I do tego jeszcze dwa tocy. No generalnie, rewelacja. Ja tego Balaka od razu sprzedaję. Dobra, mam jeszcze jedną paczkę za 100 tysięcy. I mamy oczywiście to co, no bo jakby inaczej, Niemiec, SP, Julian Brandt, kluczem jest to co będzie w środku, dużo fajnego foderku. No i przypalamy trzeci składzik na Zidana, proszę Państwa, za to też paka wymienna za 50 koła, bardzo ładnie, że te paki za 50 koła sobie tak o tutaj lecą, no to zobaczmy, co za Zidana w kolejnej paczce, ojejku. Złota zwykła karta, no to nieciekawie. 8-5, Anspans. No to lecimy. 11 razy 81 plus. Road to Zinedine Zidane. I mamy Anglika, napastnika. Uuu, tak. Harry Kane 95. Idealnie się w to wpisuje. A oprócz... Kej, na dwie ikony. Casillas i Luis Figo. Boże, ten Figo grywalny czy niegrywalny? No wygląda na grywalnego. 5 na 4, statystyki z cyklu Kosmos, nice. Kolejna paczka, 10 razy 85 plus. Szukamy dalej,
Jest Anglia, tym razem SEO. Chris Smalling, 94. A oprócz Chrisa? W środku Wall. Nice. 6 toców w paczce do tego Walker, 94. Okej, okej. Not bad, not bad. No to leci. Kolejna paka. 10 razy 85+. Proszę Państwa, kto tym razem? Jest Hiszpania, jest LO, jest Grimaldo. Jest przeciętnie, ale w środku może będzie lepiej. Mamy 5 toców. No i tyle z tych ciekawszych rzeczy. Okej, okay, alfoderkowo jest nice. No, nie wolno narzekać. No i przejdziemy do kolejnej paki. 10 razy 85+ na Rayo. No i sprawdzamy, czy Rayo, czy Rayo, czy Rayo odda. Jest Italiano czyżby? A nie, tutaj Tonali. Miałem w głowie barelkę. A oprócz tego Tonaliego jest też nice. No i moi drodzy, przepalamy kolejny składzik na Zidana. Poświęcenia ogromne, bo Marco Reus leci na Zizu, ale informacja, to jest skład już numer 7, z uwagi na to, że zrobiliśmy ten brązowy, srebrny, tam 8-3, więc już siódmy składzik za nami i paczki za 35 tysięcy za zrobienie Zidana dają nam, o właśnie, 83 ekrany, więc dalej. Moi drodzy, kolejna przepała na Zidana i to będzie składzik numer 8. O Zizu, Zizu. Kolejna paczka. 10 razy 85+. I zerknijmy. Kto tym razem? Jest Anglia, jest napastnik, czyli Harry Kane, okej. Okay. A oprócz tego Harry'ego? Jest Tonali 9-2. No dobra, zaraz go przepalimy na Zizu. Proszę Państwa, ważna informacja, bo kolejny skład o Zidana przepalony i to będzie skład numer 9. Żebyśmy mieli te inne karty też, kurde. O, co my tu mamy? Co my tu mamy? Tyle. O, trzy walkouty za Zidana. Okej, okej, jeszcze Carlito z Lęgi, proszę bardzo. Dobra, leci. 3 razy 80+. I mamy Totsa. Te paczki też są ciekawe, jako ulepszenie tego architekta, czy jak to tam się nazywa. W każdym razie, w pierwszej paczce leci Kudus na Rayo. Oprócz tego Kudusa. W środku mamy Castillo, Galba. No i te złote karty są potrzebne właśnie, żeby uzupełnić składy, jak się da te wysokie overale, więc trochę tych paczek 80+ zrobiliśmy i będziemy sprawdzać, czy faktycznie oddaje, bo w drugiej paczce jest kolejny toc. No rewelacja totalna, PS Brazylia. O panie, Rodrigo, kurczę. Ten Rodrigo toc chodził nieźle, Nawet mam wrażenie, że chociaż to też inny etap gry, ale tym Rodrigo tocem grało mi się lepiej niż aktualnym Footis, który był w SBC. No i przepalamy skład numer 10, a więc prawie połowa od naszego Zidanka. No i moi drodzy, kolejny skład na Zidana leci potężnie, Rodrigo i Mkhitaryan poświęcony, ale no nie grało mi się tym super, więc no nie będę kombinował. Przepalamy i już teraz można powiedzieć 50% ponad za nami, bo 11 skład od Zidana przepalony. No a za teraz, za to wyzwanko co dostajemy? Jest gwarancja 82 overalla. I jest walkoutik, sympatycznie, Hiszpania, SP, Parejo, tak, bardzo ładnie. Jeszcze zobaczmy, co z tych foderków zadaniowych nam się trafi, bo mamy Totsa, pomijamy, a tu cyk Mbappé. Nie, ale dwa razy Tots, nice, dwie 89. Nie będziemy narzekać, nie będziemy narzekać, dwa razy 84+. I jest ikona Tytan, a gdyby tak Nazario? Nie. Jest SN 91 overall. Okej. Okay. Oprócz tego Campbell w paczce z dwoma piłkarzami, dwie ikony. Otwieramy kolejną paczkę, 7 razy 84+. Jest Tots. Zobaczmy. Jest Vela. Zobaczmy, co oprócz Veli widzowie. Jest ciekawie, ale przechodzi mi tak do paczki 10 razy 85+. No i zobaczmy, czy z tej paczki odda nieco lepiej. Miejmy nadzieję, że tak, jest to odsik, ale czy w środku będzie jakiś koksik? Czy będzie jakiś koksik, jeżeli chodzi o overall? Zobaczmy. No tak średnio. Ej. No dobra, trzeba będzie ich przepalić. Okej, moi drodzy, a my przepalamy kolejny składzik o Zinedina Zidana. I to jest skład numer 12. 9 składów do końca. 90 kolejna zrobiona. Let's go. No i moi drodzy, kolejny składzik przepalony o Zidana. Skład numer 13. No i lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Kolejny skład przepalony. I to jest skład numer 14. 7 składów do końca. I schodzimy coraz niżej z wymaganiami.
A w paczce kolejnej jest brak ekranów. A my przepalamy kolejny składzik. I to jest skład, moi drodzy, czyżby 16? Nie, 15, więc 6 składów do końca. No i przepalamy kolejny składzik, tym razem idzie to Teo Hernandez między innymi, Figo 95. No i mamy problem z foderkiem, będzie trzeba to jakoś zaraz ogarnąć. 5 składów do końca. Dobra, przepalamy, moi drodzy, kolejny składzik. I potężne poświęcenie Lemara, no ale tego Lemara testowaliśmy, no był straszny względem tego, jak potem wszedł Llorente, a teraz i tak za Llorente wchodzi właśnie Zinedine Zidane, więc już on się nie przyda. I to był skład numer 17. No i kolejna. Paka, 3x84+. Mamy Totsa, jest Argentyna, ale napastnik. Okej. Okay. I Cardi, 92 overall. Not bad. Giroud, Parejo, 3 walkouty. Bardzo ładnie. No i teraz. 10x85+. Jest Brazylia, to może być Casemiro, okej. Okay. Pytanie co w środku bardziej, pytanie co w środku. O kurde, Florencji 97 footies! Jakie staty! Co jest grane, ty, a ja Zidana robię. O kurde, jak on ma staty! Z kosmosu, jaki on jest tani! Przechodzimy do kolejnego składu, moi drodzy, o Zidana i to jest już skład numer 18. 3 wyzwania. Do końca. Ależ jest blisko. Jezu. Dobra, bardzo sprawdzamy twoją kolejną. No i paczka za zrobienie. Zidana Rudiger 96. O kurcze. Nice. Rudiger 96. O mój Boże. Wymienny. O kurde. I przepalamy, moi drodzy, kolejny składzik. Skład numer 19. Dwa składy do końca. Tak jest, moi drodzy. Na takiego piłkarza jak Zinedine Zidane trzeba przepalić coś potężnego. Toty Karim Benzema. El Zizou Galactico. Przepalony. Skład numer 20. Został ostatni skład. A za wyzwanie numer 20 otrzymujemy walkout. Rodrigo 87. I Zidane dopasowany. Chyba już nie jestem w stanie przyjanuszować. Tak jest, nie będziemy kombinować. Moi drodzy, ostatni skład na Zidana. No i przepalamy Zidana, ale w wersji 96. A to wszystko po to, żeby dostać jednego pięknego w swoim rodzaju 99 Zinedine Zidane Zizou, Zizou. A może Liza Razu? I to on dołączy do tego potężnego składu z Ronaldinho 98. Witamy na pokładzie. Zinedine Zidane 99. Gramy Jogue Bonito, a nie cień. O,